Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Stal on Tour. Nowy projekt Gorzowskiego Klubu z okazji 75-lecia klubu. Będziemy wspólnie wspominali, jak pamiętają te lata byli zawodnicy, ale może i obecni. Naszym gościem w dniu dzisiejszym jest Marek Towalski, zawodnik Gorzowskiego Klubu w latach 1973-1984. Zdobył 9 tytułów mistrza, 9 medali z cyklu mistrzostw polskich. Zgadza się, panie Marku? Jak najbardziej. Statystyki nie są zakłamane, także możemy sobie pogratulować wiadomości. No cóż, 9 medali. No, z perspektywy już odległych lat mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że mogłem uczestniczyć w tych złotych czy naszych fajnych latach, które no, zbudowały jakiś grunt pod markę Stali Gorzów. Te wspaniałe lata przypadały na końcówkę lat 70. Co w tamtym okresie było największym sukcesem tego, że tak naprawdę no, była to taka hegemonia Gorzowskiego Klubu, jeżeli chodzi o zmagania z Polską? No, powiedzmy, mieliśmy to szczęście, że w naszym klubie jeździł taki wspaniały zawodnik Andrzej Pogorzelski, który był też znakomitym szkoleniowcem. Wyłapał masę, paranastu świetnych młodych zawodników, którzy w następnych latach byli liderami, czy byli drużyną, która zdominowała polską ligę w tym czasie. Naturalnie tutaj nie można zapomnieć o takim szkoleniowcu, jakim był Ryszard Nieścieruk. To się zbiegło w tym momencie, kiedy ta informacja czy wiedza o przygotowaniu fizycznym wpłynęła bardzo pozytywnie na nasz cały zespół. I to pozwoliło zbudować drużynę, która przez następne lata praktycznie była nie do pokonania. Była pokonana od czasu do czasu, ale myśmy byli jednak faktycznie drużyną, która nie miała żadnych respektów przed nikim. Jechaliśmy, glaliśmy tyłki i wracaliśmy po dwa dni z powrotem zadowoleni, że tam gdzieś żeśmy coś tam ugrali. Świetnie, jest to na pewno kawał historii. Czy jest to jeden z czynników, dla którego nigdy nie opuściłeś barw klubu z Gorzowa? To do tego by trzeba było znowu dodać, że jako młody chłopak, którego ojciec przyprowadził, nie pamiętam, 7, 8, 9 lat miałem i ten zapach z oleju rycynowego, którego jeszcze wtedy nie widziałem, że to olej i metanol, dawał specyficzny zapach. Wydechy były wtedy bez żadnych tłumików, było dużo głośniej, ten ryk na stadionie był przecudowny, to mnie kupiło i w następnych latach marzeniem było moim, żeby zostać zawodnikiem, żeby jeździć, zdobywać punkty tak jak zdobywa to Migoś, Padeski, Pogorzelski i wielu innych jeszcze znakomitych zawodników. I to, że zostałem zawodnikiem, to tutaj był gdzieś grunt, ale to było później, że zostałem już zawodnikiem, jeździłem regularnie, zdobywałem punkty, byłem też w jakimś momencie, można powiedzieć, liderem tej drużyny. To pozwoliło spełniać moje marzenia. I z tego powodu praktycznie myślę, że większość zawodników, którzy są wierni klubowi, byli dumni z tego, że są w tych swoich składach. To niekoniecznie musi być Stal Gorzów, ale ja byłem dumny, że mogę jeździć z Bogusiem Nowakiem, Jancarzem, Plechem, żeśmy mieli taką wspólną, fajną rodzinę. Dobrze, Marku, ale wspomniałeś tutaj Edwarda Jancarza. A czy twoja kariera, bo taka anegdota doszła do mnie swego czasu, czy twoja kariera z ust imienia Edwarda Jancarza nie miała być na hokeju na lodzie? To była taka historia, że bardzo często, kiedy słyszało się przez, bo ja mieszkałem na Sikorskiego, koło katedry i kiedy był trening, to było od razu słychać, bo niosło przez cały Gorzów, przez Wartę, także się wsiadało na rower albo w autobus, na gapę się jechało na stadion i tam próbowano pomóc tym starszym zawodnikom. To było
to byłem szczęśliwy, że mogę zatankować ten motocykl, że mogę gdzieś tam przetrzeć ten motocykl. I była taka historia, że żeby podjechać pod dystrybutor czy beczkę z paliwem, no to przysiadałem na ten motocykl, to były takie kanapy jeszcze, no i na tych moich cienkich paluszkach starałem się dojechać, żeby jak najwięcej mieć kontaktu z tym motocyklem, przysiąść, poczuć ten chociażby, że trzymasz ten motocykl jakoś między nogami. No i w pewnym momencie Edek miał jakąś tam kontuzję i siedział na ławce, tak obserwował to wszystko i mówi, i ty chciałbyś się jeździć? Ja mówię, no tak, jak najbardziej, jak najszybciej i tak dalej. On mówi, Edziu, ale fajnie by było, gdybyś ty to trochę nabrał wagi, troszeczkę podrósł. Ja wtedy miałem jakieś może niecałe 50 kilo i gdzieś około 1,50 m. I mówi, jedź na hokej, tam sobie to dobierzesz, tam jest ciężki sport, dobierzesz masy i w przyszłym roku się spotkamy, nie? No i tak się stało, że całą jesień, całą wiosnę, dopóki mieliśmy tutaj taką sekcję hokeja na lodzie, starsi kibice pamiętają, i całą zimę trenowałem, oczywiście wybrałem sobie, że chcę być bramkarzem, tam nikt nie wiedział, jakie mam zamiary, jakie plany, co to z tym związane. Dano mi tam osprzęt, faktycznie to bramkarz jest bardziej obciążony od zwykłych zawodników, czy tych z drużyny zawodników. No i tak się to potoczyło, także to hokej to był tylko takim elementem, który miał mi pozwolić w ogóle trenować, czy wejść do tego sportu żużlowego. Tak naprawdę podpowiadał ci Edward Jancarz, ale też jest znana anegdota z Andrzejem Pogorzelskim, która... Byłeś bliski zakończenia kariery żużlowej, a ty swoją determinacją pokazałeś, że jednak można. Andrzej Pogorzelski był wyjątkowym człowiekiem. Jak wspominam go, bardzo ciepło. To był przecudowny człowiek, inteligentny. Miał też ten dar kontaktowy taki. Ja powiem tak o Andrzeju tylko, że gdy zmarło mu się, to ja sobie nie wyobrażałem, żebym nie uczestniczył w jego ostatniej drodze, jak to się mówi, i z gorączką, z chorobą pojechałem na ten pogrzeb. Tyle dla mnie znaczył sam Andrzej Pogorzelski. No z nim też mam taką historię, że nie dość, że mnie wyciągnął z 300 zawodników, bo jeżeli w którymś momencie na stadionie nasz świętej pamięci Zdzisław Palicki ogłosił, że zachęcamy młodzież do wzięcia we wtorkowym treningu, będą nabory do szkółki, to zgłaszało się 280-300 ludzi. Ja byłem w naborze 280 młodych chłopaków. No i Andrzej gdzieś mnie tam zauważył, powiedzmy sobie nieskromnie, powiem to nieskromnie. No i zostałem w tej drużynie. Szkoda tylko, że Andrzej w następnym sezonie odszedł do Leszna i tam też plejadę młodych zawodników wyciągnął, nam zbudował rywali. Z Andrzejem mogę opowiadać godzinami. Rozumiem, czy mogę w ten sposób rozumieć i nasi widzowie, że Andrzej Pogorzelski był tą osobą, tą inspiracją twoją w Speedwayu, czy jednak wzorcowałeś się na innych zawodnikach i to oni mieli dla ciebie jakimś autorytetem i wyznacznikiem? To znaczy się samą jazdę, jak już zacząłem próbować dobijać się do drużyny, to było paru zawodników i to generalnie z naszej drużyny. To był Edek Jancarz, to był Zenek Plech, to był Migoś, to były Padewski. I ci zawodnicy mnie inspirowali. Z każdego coś próbowałem podejrzeć, popatrzeć. No i tak to mniej więcej wyglądało. Nie mogę powiedzieć, żebym się na którymś konkretnie wzorował. Na pewno Edek Jancarz miał bardzo duży wpływ, bo ja miałem z nim rewelacyjny kontakt, który no przetrwał przez lata, nawet jak już gdzieś tam był moment, że próbowałem kończyć karierę, czy zakończyć, to Edek mnie postawił z powrotem na nogi, tak opowiem w skrócie. Rozumiem. Czy żużel w tamtym czasie dla ciebie był jedyną zarobkową częścią twojego życia, czy były inne składowe w tym okresie? No bo to nie był wtedy tak skomercjalizowany projekt jak dzisiaj jest Speedway, więc jak to wyglądało w tamtych czasach? Powiem, bardzo często nie zgadzam się z opinią, że wtedy zawodnicy
zarabiali, nie zarabiali raczej, że były słabe zarobki, nie na tamte czasy, to ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zarabialiśmy bardzo dobrze. To jest historyczne takie przekłamanie, dlatego że jeżeli ja jako młody zawodnik byłem zatrudniony w zakładach mechanicznych na odlewni, na najwyższej grupie, tam ludzie pracowali, czy pracownicy mieli po 10-15 lat stażu. I ja taki młody szczunek dostałem najwyższą grupę szkodliwą i to wynosiło 4000 zł. Z drugiej strony miałem pół etatu w Stilonie, gdzie dostałem tam jakieś niecałe 2000, to już było 6. Do tego było z kadrowe pieniądze, taka miesięczna pula około 1000 zł z Wojewódzkiej Federacji Sportu, następne było 1000 zł, oprócz tego było punktowe, to także, a przeciętny ten pracownik na odlewni, który przed chwilą wspominałem, po latach stażu zarabiał 3000, może gdzieś koło 4, to dla niego był to szczyt zarobków, nie? Powiem, potrzebowałem pieniądze na jakieś inne cele. To się pisało krótkie podanie, przyznali tam 6 tysięcy. Ja mówię, ale z czego ja to będę spłacał? Cicho, nic nie mów. Za 2 tygodnie przyjdź. Przychodzę, za 2 tygodnie napisz, że ze względu na ciężkie warunki prosisz o umorzenie. I też dostałem jakąś monetę. Także to nie jest... Nie do końca zgadzam się z tymi poglądami, że myśmy nie zarabiali źle. Myśmy zarabiali na tamte czasy podwójnie, potrójnie jak normalny, przeciętny pracownik, który musiał łopatą, czy młotkiem, czy codziennym jakimś swoim stosunku do pracy to zarobić, nie? Także na tamte czasy naprawdę nie było źle. Kariera twoja przebiegała barwnie, ale jeden sezon rozpoczął się bez ciebie w składzie. Była kadra, a sezon wcześniej było wszystko, była forma. Dlaczego cię zabrakło na początku sezonu? Ach, tutaj jest też taki moment, w którym muszę wrócić właśnie do twojego podsumowania poprzedniego sezonu. W tym sezonie dobrej formy w Anglii jeździł Edek Jancarz i Jurek Rębas. Mieliśmy taką dżentelmeńską umowę powiedzmy z władzami, że w następnym sezonie pojadę ja do Anglii. Ja bardzo chciałem się rozwijać, chciałem iść do przodu. W tym czasie jeździli moi rówieśnicy, od których ja się nie czułem zupełnie, absolutnie nie gorzej. Jak Jankowski, jak Huszcza, oni byli w Anglii. Mnie to motywowało, żebym też pojechał. I dzieje się tak, że na jednym ze spotkań okazuje się, że decyzją tam gdzieś tam działaczy do Anglii pojedzie Edek i pojedzie Jurek ponownie, nie? Ja mówię, nie panowie, to tak to nie można postępować. Myśmy się umówili na coś innego, a teraz wychodzi zupełnie co innego. No i ja praktycznie się wycofałem. No ale z pół roku w tym czasie zacząłem też jakąś swoją działalność gospodarczą, która mi musiała uzupełnić braki, których się sam praktycznie wyrzekłem, czy się pozbawiłem. I Edek Jancarz przyjechał do mnie i Marek, kurczę, wiesz, tutaj ja jestem w Anglii, też już tak pod koniec mojej kariery, nie chciałbym tego, tu mnie cisną, że muszę wrócić, może byśmy jakoś się dogadali, coś tam i tak dalej. Zapośredniczył między klubem a mną. A to, że z Edkiem się dobrze rozumiałem, to żeśmy tam długo nie czekali, tylko że ja już w tym momencie nie stawiałem na ten sport, bo za dużo było takich kwasów, coś tam, nie pasowało mi do końca wszystko. I poprosiłem, żeby mi tak załatwiono paszport, żebym mógł jeździć w tym czasie do Niemiec, do hurtowni, jakieś tam po moje gadżety. I poprosiłem, żeby mi udostępniono w Sylwanii, wiedziałem, że są takie produkcja materiałów i miałem jakiś tam wybór. Zawieziono mnie oczywiście do dyrektora, dogadaliśmy, ja miałem jakąś tam pulę do odebrania, przychodziłem, panie dyrektorze, potrzebuję to i to, mi to udostępniano, ja za to płaciłem, a w zamian za to jeździłem, ale już nie było też czasu tak do końca się przygotowywać do tych kolejnych sezonów, też nie byłem do końca tak traktowany. Dzisiaj z perspektywy, to potrafię to ocenić, wtedy jeszcze nie za bardzo,
bo jeżeli zawodnicy zarabiali, załóżmy, to co wymieniłem, te 15 czy tam 16 tysięcy, to ja zarabiałem w tym czasie miesięcznie 50-100 tysięcy złotych. To były naprawdę duże pieniądze i już nie pozwoliło mi też myśleć o tym sporcie tak do końca, że powinienem tam wrócić. No, pieniądze mnie tam troszeczkę, jak to się mówi, skrzywiły charakter. No i tak to wyglądało. Super. Marku, gdybyś tak mógł powiedzieć z twojego punktu widzenia, no bo twoja kariera rozpoczęła się 50 lat temu w przybliżeniu, wielu zawodników znałeś, wielu tutaj zostało wspomnianych. Gdybyś miał tak wskazać jednego, stalowca 75-lecia klubu sportowego Stalowa. Bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, bo tu wielu zawodników zasłużyło na to, żeby być stalowcem 75-lecia klubu. Bardzo ciężkie pytanie. Ja może bym powiedział w ten sposób, że Andrzej Pobierzewski, Edek Jancerz, postawiłby ich na równi. Każdy miał swoją troszeczkę inną, inny wkład. No jest Bartek Smarz, jest Tomasz Golob, który w naszych barwach zdobył mistrza świata. Tych dwóch też jest, każdy ma inną kartę historii w tym klubie. Ale więc gdybym, nie poznamy jednoznacznej odpowiedzi? Ale gdybym nie był Markiem Towalskim, to ja bym powiedział, że drużyna z tych lat 70. w całości, w komplecie powinna być tym nie zawodnikiem, a drużyną 75-lecia. Tą perłą 75-lecia. Jeszcze raz powtarzam, gdybym nie był Markiem Towalskim, to ja bym to w ten sposób ocenił. Marku, jesteś częścią tej drużyny z tamtego okresu. Dla ciebie symboliczny upominek, jest to pinsa 75-lecia naszego klubu. Także niech służy, niech ci zawsze super przypomina. Super. O tych wszystkich czasach, które spędziłeś na torze i wiele radości dałeś kibicom, ale przywiozłeś dzisiaj ze sobą jedną rzecz. Tak. Rzecz, o którą ciebie poprosiłem, żebyś wziął coś, co dla ciebie sentymentalnie jest rzeczą wyjątkową. Czy moglibyśmy pokazać naszym widzom i powiedzieć, co to jest? To jest pamiątka, którą dostałem, czy dostaliśmy my, zawodnicy, działacze Stali Gorzów po kolejnym tytule mistrza Polski, to był 76 rok. To jest na pewno z jednego z balów zakończenia sezonu i tutaj zapewne, ja już nie pamiętam, ale jest to taka pamiątka, zawodnik ubrany w jakiś tam kask, coś tam i mam wypisane moje nazwisko, Stal Gorzów, zawodnik. Dlatego, że takich pamiątek było na pewno rozdanych dużo więcej. Tu tak. Było kierownik drużyny, tu był jakiś działacz, tu był prezes, coś tam wpisane. U mnie wpisano zawodnik. I taką pamiątkę no mam do dziś. Cieszymy się, jest to na pewno duży kawał historii. Pamiątka, która już niedługo będzie miała 50 lat, także na pewno coś wyjątkowego i duża gratka. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy program, bardzo dziękuję za rozmowę, Marku, i wszystkiego dobrego. Dziękuję. I zobaczenia na dziękuję stadionie już na najbliższym meczu z Falubazem Zielona Góra, który dziękuję będzie 26 tak marca. Będziemy oglądać. Do widzenia. Do widzenia.